Nice. Słowo nice jest a propos tego, że chodzi o to, żeby była miła rozmowa. A rozmowa jak to rozmowa może się pleść jak warkocz przyjemnie i w sposób uporządkowany, albo może być chaotyczna. Nasza rozmowa jest uporządkowana, a to dlatego, że moim gościem jest Marcin Kwiatkowski, który zawsze jest uporządkowany, a nawet jeśli coś się okazuje nieuporządkowane, to na pewno to uporządkuje. I ponieważ w trakcie tak zwanego przerwy między naszymi rozmowami doszedł, był uprzejmy do wniosku, że mówimy w sposób chaotyczny, to postanowił coś... No właśnie, chciałem powiedzieć, że tak chwalisz dzień przed zachodem słońca, jak to się mawiało kiedyś. Nie, dobra, to się już się śmieje. To jest jakiś taki jeden z moich nowych początków w takich, wiesz, otwarć tej rozmowy, bo potem się okazuje, że wciąż to samo mówię. Dobra, Marcin, ale tak na serio, wracając poważnie do tego, co mówiliśmy. Mówiliśmy sobie wczoraj trochę o takim fuck-upie wynikającym z pewnego założenia czegoś, co nie jest prawdą, czyli jakby kierowania się trochę swoimi własnymi domysłami albo właśnie takimi jakimiś przekonaniami, czy po prostu domysłami, ale to nie koniec, prawda? Bo jeszcze mówiliśmy, tak, że są różne inne powody, dla którego czasami coś się nie udaje. Tak, on jest kolejny powód, który jest mocno powiązany z tym, o czym wczoraj mówiliśmy. Ja nawet o nim wspomniałem, mówiąc o tym diagnoście. Tak? To jest powód taki, że tak, z jednej strony my przychodzimy z założeniami, ale z drugiej strony też, można powiedzieć, z pewnymi założeniami, a bardziej oczekiwaniami często przychodzą do nas klienci. No bo to nie jest tak, że tylko my do tych klientów się dobijamy, tylko jak już trochę na rynku funkcjonujemy, już nam było o nas słychać, to czasami też klienci albo ktoś szepnął o nas, się do nas zwracają, albo wręcz nasi klienci przychodzą po jakieś kolejne rozwiązania. I takim kolejnym błędem, moim zdaniem, i to poważnym, to jest to, że zakładamy, że klient, jak przychodzi do nas po jakieś konkretne rozwiązanie, o coś nas prosi, to on wie, o co powinien prosić, mówiąc wprost. Inaczej mówiąc, ja zawsze na szkoleniach opowiadam taki przykład też naszego kolegi z Sandlera, z którym kilka miesięcy temu gdzieś tam w Katowicach mieliśmy szkolenia, się spotkaliśmy w hotelu, rozmawialiśmy, on akurat rzucił palenie i tak zaczęliśmy o tym paleniu jego rozmawiać i on mówi w pewnym momencie, wiesz, ja w ogóle muszę pójść do lekarza, bo mam raka. Ja mówię, jak to masz raka? No powiesz, bo paliłem, boli mnie tu, jak przełykam, coś tam, tu coś wyczuwam, no generalnie mam raka. I teraz, dlaczego opowiadam o tym przykładzie na szkoleniu? Dlatego, że jak on pójdzie do tego lekarza, bo nie wiem, w końcu nie zweryfikowałem, czy pójdzie, czy nie, no to mamy taką klasyczną sytuację w ogóle w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie idą do lekarza już z diagnozą, czyli przychodzą i mówią właśnie, zakładam, że on pójdzie i powie, panie doktorze, chyba mam raka. No i teraz jak się przyjrzymy, to co zrobi lekarz? No lekarz nie powie, to panie Darku, okej, to ja panu wypiszę chemię, tak? Tylko powie, okej, panie Darku, to zlecimy badania. Ja panu najpierw tam włożę taką rurę z kamerką, później tam zlecę kilka innych badań i dopiero na końcu panu powiem, czy to jest rak, czy to jest jakiś tam nerwoskurcz, czy jakiś mięsień, nie wiem jak to się nazywa, no ale generalnie okaże się, że tych powodów, tych objawów może być dużo. I ja mówię, my w sprzedaży też powinniśmy się trochę zachować jak lekarz, czyli jak przychodzi do nas klient i mówi, proszę pana, mam problem z tym i tym obszarem, wobec tego potrzebuję takiego i takiego rozwiązania, no to my możemy oczywiście właśnie jak ten przysłowiowy lekarz od razu wziąć receptę i wypisać chemię albo powiedzieć ok, to przyjrzyjmy się, na czym polega problem. I bardzo często okazuje się, że jak zaczniemy tego klienta tak właśnie w cudzysłowie badać, tak jak ten lekarz, to się okaże, że zdiagnozujemy mu zupełnie inne przyczyny problemu niż on widział. A to wynika z tego, że on po prostu niekoniecznie w tym obszarze, w którym do nas przychodzi z prośbą o pomoc, jest w stanie wszystko objąć i po prostu nie ma wiedzy wystarczającej, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie. Czyli takim błędem jest właśnie to, że jesteśmy trochę sprzedawcami, a nie doradcami. Tak? Bo ja oczywiście rozumiem, że są różne procesy sprzedaży, no ale jednak nawet jak gdzieś przyjdziemy po konkretny produkt, a nie jest to tak, że jest tylko jeden kubek, tak, w sklepie, tylko powiemy, przyjdziemy i poprosimy o kubek, to nas pytają jaki, a później jak jest dobry sprzedawca, to spyta, będzie pan pił kawę czy herbatę. A tak, no tak, ale wiesz co, to jest trochę z jednej strony mi się wydaje oczywisty banał, że musimy pytać o potrzeby tam i tak dalej. Chociaż to... Tylko wiesz, my o potrzeby pytamy wtedy, kiedy jest zrobiona taka klasyczna analiza potrzeb. Czyli ja jestem inicjatorem kontaktu, przychodzę, ty się łaskawie zgadzasz, żeby się spotkać, ja mówię, panie Darku, no to zrobimy analizę potrzeb. Ale jak ty przychodzisz i mówisz, panie Marcinie, mamy problem i potrzebujemy 7 opakowań tego i 3 tego, to najczęściej mówimy, okej, to ja zaraz przygotuję ofertę.
Tak, zamiast powiedzieć dobra, dobra, okej. Okay. A czemu akurat 7 ja i nie, czemu właśnie, ale akurat właśnie tego? do tego chciałem dojść trochę, że może to jest trochę tak, że właśnie problem polega na tym, że to czasami po pierwsze klient nie do końca wie, a po drugie może ma jakieś takie ukryte marzenia. Myśmy w jednym z odcinków rozmawiali o wartościach, prawda? Że może ma jakieś wartość, która go bardzo interesuje i dla niego jest istotna, ale on jakby nie wyartykułował tego w odpowiedni sposób. No, może nie był do końca świadom tego. I popełniamy pewne błędy, że dajemy ostatecznie coś, co klient wprost nam literalnie zlecił, czy wyraził jakieś oczekiwanie. Tymczasem może powinniśmy się zachować jak lekarz. Już nie mówię jak doktor House, prawda? Który mówi... Doktor House się nie spotyka z pacjentami. Po pierwsze, prawda? No właśnie. Masz rację, ale powiedzmy, żeby powiedział panie Marcinie, niech mi pan powie, po cholerę panu te 7 tam... Dlaczego taki wymiar, a nie inny, prawda? Dlaczego tego pan potrzebuje, a może coś innego jest ważniejsze? Niech pan... Nie chcę pana teraz słuchać, tylko zróbmy to od początku trochę, prawda? I teraz pytanie, czy to jest właśnie gwarancja, czy w ogóle tak trzeba się zachowywać trochę, jak taki ktoś, kto nie przyjmuje na wiarę to, co klient oczekuje i wprost komunikuje? Czy trzeba trochę mówić, klienci kłamią, jak doktor House? Przy czym właśnie nie chodzi, że kłamią na zasadzie nas zmylają trochę, tak ściemniają, tylko raczej kłamią, bo sami nie do końca są świadomi różnych rzeczy, więc kłamią o tyle, że mówią, że coś jest im potrzebne, choć w praktyce nie jest im to potrzebne, bo wydawało im się tylko, że jest to potrzebne. Czy to w ogóle tak należy do tej sprzedaży podejść, żeby tak trochę kij w mrowisko według ciebie? Znaczy, jeżeli mnie pytasz, to tak, no bo są dwie opcje, tak? Albo po tym badaniu, tak znowu wracając do tego naszego wspólnego kolegi, ten lekarz mu powie, no rzeczywiście ma pan raka, tak? Czyli dobrze pan się zdiagnozował, nie będąc lekarzem. No albo dojdziemy do tego, że to jednak nie jest rak, wobec tego zupełnie trzeba inne przyjąć metody leczenia. A w obu sytuacjach mamy dla tego klienta rozwiązanie, no bo zakładając, że zaczynamy pytać o przyczyny problemu, no to też pytamy w kontekście naszych rozwiązań, tak? Więc jeżeli on przychodzi po gotowe rozwiązanie do nas, które mamy i się na końcu okaże, że to jest najlepsze, co mu można zaoferować, no to mu to sprzedamy. Ale jeżeli się okaże, że sprzedając mu to, po co on przyszedł, nie załatwimy kompleksowo jego problemu i mu to uświadomimy, no to tym większe masz szanse na to, że będzie chciał z tobą pracować. No dobra, słuchaj, to jak taki jesteś dzik, to ja chciałbym... Ale to organizujemy sobie. To ja mam dla ciebie zagadkę. No dobra. Posłuchaj, zagadka jest tak naprawdę niczym innym, jak pewnym zapytaniem jednego z naszych, chciałem powiedzieć radiosłuchaczy, zawsze mi się podoba to radiosłuchacze, ale naszych po prostu widzów albo słuchaczy. W kontekście no, czegoś, co on nazywa fuck upem, powiedzmy, albo niezrozumieniem sytuacji. Już tam nie wchodząc w szczegóły, sytuacja jest następująca. Mianowicie ten człowiek akurat sprzedaje takie rozwiązania, które tam no, wymagają kilku, powiedzmy, spotkań. I opisał to mniej więcej w taki sposób, że wszystkie te spotkania są bardzo fajne. Najczęściej jest też tak, że te potrzeby, czy ta diagnostyka jest taka, przynajmniej jak trochę tak to rozumiem, dosyć klarowna, otwarta. Klient mówi, co chce, więc on zawsze to wszystko pięknie robi, przygotowuje oferty. Te oferty stara się zaprezentować zgodnie z literą przez siebie nauczonych tam podręczników, po czym w 90% jest zmuszony do ściągania gaci więcej niż do połowy, po prostu jest, nie potrafi obronić tej ceny, którą tam sobie stawia, albo w ogóle okazuje się, że tam, nie wiem, no jest po prostu nie do w jakimś sensie ogarnięcia, że te oczekiwania klienta są gigantyczne. I mimo tego, że on twierdzi, że jest bardzo zaangażowana ten cały proces klienta, to z jakiegoś powodu nie umie w jakimś sensie obronić tej ceny. Mhm. Czyli jakby cały czas na tym pada i tak mówi, że to jest no, znacząca część jego dealu, dlatego może oni są dosyć drogą firmą. No to w związku z tym ten temat, on popadł w taki, już powiedziałbym, pewną rutynowość, może trochę tak jak powiedziałeś, on już jakby przewiduje, że to się najprawdopodobniej wszystko wypierniczy przez tą cenę i w związku z tym, że klienci oczekują ceny,
ceny, ceny, wszyscy mówimy cena, no to gdzieś ta cena spowodowała u niego takie trochę zafiksowanie się, ale też jakby taki moment, od którego on się nie jest w stanie odbić. I teraz powiedziałem to dlatego, że to będzie twoja praca domowa. Ponieważ... Tak myślałem, że powiesz, że jest koniec odcinka. Tak, jest koniec odcinka. Chciałem, żebyś się zastanowił, bo chciałem do tego wrócić jutro. Gdzie tu jest problem? To znaczy, co tu może... Że nie wiemy tego, bo musielibyśmy z nim pogadać, no nie? Ale ponieważ taki temat wydaje mi się w ogóle dosyć częsty, że ludzie tą ceną, ta cena jest traktowana jako taki... Jako to teraz włożyłeś kij w mrowisko. No i bardzo dobrze. To duże mrowisko. W takim razie cieszmy się z kija, raczej z mrowiska, a raczej jednego w drugim i jutro już zaczniemy się tematem też zajmować. Do usłyszenia. Do usłyszenia.